kochani, ostatnio pasjonuje mnie wpływ hormonów na życie człowieka. Okazuje się, że te hormony mają dużo, dużo, dużo większy wpływ, niż by się wydawało. I na przykład może się tak zdarzyć, że kobietę napadnie jakiś hormon. Weźmie hormon, znienacka ją dopadnie i wtedy ta kobieta zachowuje się, nazwijmy to, nie do końca rozsądnie. Czyli na przykład może się zdarzyć, że taki hormon folikulotropowy, jak się rzuci na kobietę, to ona jest gotowa zachować się zupełnie nielogicznie i to w dodatku z kimś, kto nawet nie przypomina księcia z bajki. Nawet nie stał koło kogoś, kto przypomina księcia z bajki. I wtedy może się narobić straszna ilość nieszczęścia. I to liczona nie tylko w tonach, ale i w latach. Pod wpływem tego jednego, chwilowego, kilkudniowego wpływu hormonu folikulotropowego. To znaczy, kobiety czasami zachowują się nielogicznie pod wpływem hormonów. I to było dla mnie tak odkrywcze, że zacząłem się nawet zastanawiać, a jak jest u facetów? I kochani, okazuje się, że facet pod wpływem takiego hormonu, który się nazywa testosteron, którym jest wypełniony jak balon rozgrzanym powietrzem i unosi się jeszcze wyżej niż ten balon, to ten facet jest tym hormonem napełniony od młodzieńca. I pod wpływem tego hormonu zachowuje się nie dość, że nielogicznie, to bardzo często nieetycznie lub niepraktycznie. I doszło do mnie, że u faceta trwa to latami, a praktycznie przez całe życie. Kobieta się zachowuje dziwnie przez kilka dni w miesiącu i to też nie przez całe życie, gdyż potem to jej się te hormony zużywają i kobieta po prostu zamienia się w człowieka. A u faceta tak nie jest. Kochani, informuję was, kobiety, informuję was, szczególnie was kobiety informuję, nie wierzcie w to, że facet, który jest zdrowy na ciele, jest zdrowy na umyśle. On jest przepełniony testosteronem. I jak jesteście mądre, to możecie to wykorzystać. A ja kończę, bo zaczyna padać deszcz.